Cześć wszystkim, mysz z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z uniwersum Harry'ego Pottera w Minecrafcie. Tak naprawdę ten film miał się pojawić wczoraj, bo minął dokładnie rok, odkąd zająłem się działalnością na YouTubie. Minął rok od wrzucenia pierwszego materiału na YouTuba i był on właśnie z uniwersum Harry'ego Pottera, które ówcześnie nazywało się chyba Minecraft Hogwarts? Nie, wtedy to jeszcze w ogóle jakaś dziwniejsza nazwa była. I cóż, przez ten rok pojawiło się naprawdę bardzo wiele zmian, zarówno na moim koncie, jak i w samym Hogwarcie, czy w samym uniwersum Harry'ego Pottera. Póki co to jeszcze jest tak naprawdę Hogwart, ale już się zaczynają pierwsze motywy z poza samego Hogwartu, motywy z innych lokacji z Harry'ego Pottera. W każdym razie chciałem wam bardzo gorąco podziękować za ten rok, który spędziliśmy razem. Patrząc na to, jak to wszystko się rozwija, jak pnie się w górę, jak jest tego coraz więcej i coraz lepiej to wygląda. Jest tym też duża zasługa tak naprawdę chłopaków z Mojangu, bo dodając swoje nowe pomysły, sprawiali, że ja mogłem coś nowego dodać tutaj. Jakieś nowe lokacje czy nowe elementy dekoracji, takie jak choćby te ostatnio odwrócone schody. Ostatnio dodane. Cóż jeszcze miałem rzec? A, nie, ten guzik. Na Facebooku pojawił się taki, może nie konkurs, bo to nie jest konkurs, pojawiło się takie moje pytanko związane z tym, ile według was godzin poświęciłem na budowę tego zamczyska i jestem bardzo ciekaw, kto trafi, ile osób trafi tak naprawdę. Tam jest taka ankieta. W każdym razie opcji jest 5 bodajże. Między 100 a 200 godzin, między 200 a 400, między 500 a 1000 i 1000 a 1500. Chyba tak to było, nie pamiętam teraz. W każdym razie mniej więcej tak to się prezentowało. I jestem ciekaw, kto z was, ilu z was odgadnie. Ja ten wynik mam mniej więcej przybliżony, zapisany, bo tak średnio zawsze sobie spoglądałem na zegarek i mniej więcej zapisywałem, ile godzin którego dnia poświęciłem. Co tylko jest żywym dowodem na to, że nie mam jakiejś stałej liczby godzin, jaką poświęcam na Hogwarts, bo są dni, w których mam zapisane dosłownie 15 minut, a jest jeden dzień, który aż mnie przeraża, bo jest około 9 godzin 17 minut. Jest bardzo dużo jednego dnia, ale o, właśnie, to jest update'u, trzeba będzie poprawiać, tam nie są podwójne drzwi. Ale cóż, no, jak trzeba było się poświęcić, to ja byłem na to poświęcenie gotów. Bardziej, że mnie to dużo nie kosztowało. No więc sami widzicie. Co jeszcze? Poza tym, że chciałem wam podziękować, chciałem was upewnić, że nadal jestem tego samego zdania i Hogwartu nie porzucę. Wiem, że to dla niektórych jest no naprawdę dziwne, jak można tyle czasu spędzać nad jedną mapą, ale no nie wiem, ja jestem konsekwentnym człowiekiem i jak powiedziałem A, to powiem B. Powiedziałem, że zrobię to do końca, więc to zrobię. Choćby nie wiem, co się działo. Co jeszcze? Jak zapewne wiecie, centralne skrzydło już jest, może nie na wykończeniu, bo to jest bardzo dalekie od prawdy, ale jest już w sile, że tak powiem. I dużo nie brakuje. Tak naprawdę teraz będę rozwijał tylko ten budynek i ci, którzy mnie oglądają od dawna, wiedzą, że przez słowo rozwijam nie mam na myśli uzupełniania wnętrza, bo ten budynek też jeszcze nie jest wykończony. On będzie sięgał tam dalej, trochę się w tą rozwijał, trochę w tą jeszcze, także to, co tu widzicie, to jeszcze nie jest koniec.
Co po Hogwarcie? W sensie po samej szkole. Po samej szkole zapewne wezmę się za tereny najbliższe, czyli Hogsmeade. Zapewne zacznę od stacji, bo będzie to kluczowa lokacja nawet dla samego Hogsmeade. Czy tutaj te drzwi będą potrzebne? Myślę, że nie. Nie, na pewno nie. Co za tym idzie? Później sama wioska. Stamtąd myślę, że dotrę do Londynu. Tutaj odpowiem od razu na pytanie wielu z Was, bo wielu pytało o to, czy ta stacja, którą pokazywałem w odcinku z numerem 9 i 3 czwarte, jest na tej samej mapie co Hogwart. Odpowiedź jest prosta, nie. Ta stacja jest na innej mapie. Będę musiał ją przekopiować stamtąd na tą mapę i jakoś to porozmieszczać. Wiele osób też pragnęło mnie upewnić, albo w sumie siebie pragnęło upewnić w tym, że jestem świadom, jak długo trwała podróż i wiem. Planuję zrobić takie testy, żeby mniej więcej wiedzieć, ile szyn muszę położyć, żeby podróż trwała mniej więcej tyle, co Minecraftowy dzień. Nie wiem, jeszcze nie mierzyłem tego, więc nie mam nawet przypuszczeń, ile to może być. Domyślam się, że nieco więcej niż 400, bo tyle miałem na swoim serwerze testowym, na którym sprawdzałem, jak daleko jestem w stanie przejechać na danej ilości Booster Rally. Ładnie wcięło czanki. Hello, ja tu jestem. W każdym razie, co jeszcze miałem wam przekazać? Ach tak, Planet Minecraft, tam zawsze będą się pojawiały najświeższe newsy z postępu budowy Hogwartu. Co za tym idzie? Jeśli będzie się pojawiać dużo newsów pod rząd, to możecie być pewni, że jest to zwiastun nadchodzącego odcinka. To będzie taka informacja dla mnie, więc wpadajcie tam często, a będziecie zawsze na fali. Ja postaram się aktualizować tą stronę tak często, jak to będzie możliwe. I cóż, to chyba wszystko, jeśli chodzi o Hogwart w tej chwili. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo serdecznie za ten rok, który spędziliście ze mną na budowie tego kolosa. Mam nadzieję, że w waszych oczach wygląda on równie pięknie jak w moich i rozwija się w równie pięknym stylu. Chyba wszystko. Także zapraszam was do komentowania, oceniania, subskrybowania, wizytowania Facebooka, Twittera, blogera, Google+. No i właśnie tego Planet Minecraft, które dla serwera, może dla serwera, dla uniwersum Harry'ego Pottera jest kluczowym źródłem informacji, tak mi się wydaje. I wciąż możecie kupić moją płytę na Allegro. Myślę, że to jeszcze jakiś czas potrwa. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Na razie, hej!